Właśnie widzicie pierwszy na świecie przezroczysty powerbank o mocy 100 W z wyjściem prądu stałego DC, mało tego regulowanego w zakresie od 0 do 25 V. Mało tego, działa w trybie UPS-a. A na tym kolorowym, ciekłokrystalicznym wyświetlaczu można zobaczyć wszystkie procesy, które zachodzą podczas działania tego urządzenia, ale też służy do podglądu i ustawiania pewnych funkcji, które to urządzenie posiada. No niewątpliwie jest to gadżet zdecydowanie dla geeków technologicznych, takich jak na przykład ja. Mega mi się podoba, jest to po prostu sztosowe urządzenie. Nazywa się Shargeek 100 Storm 2. Jak sami widzicie, nazwa Geek jest już w nazwie tego urządzenia, więc to potwierdza moją tezę, że to jest urządzenie dla, no może nie tylko dla geeków technologicznych, po prostu dla ludzi, którzy gustują w technologicznej elegancji i rozwiązaniach nietuzinkowych, których tutaj nie brakuje. A tak w ogóle to ta firma nazywa się Sharge. Nie charge, tylko charge. Taki żarcik miał być chyba. Oczywiście najbardziej charakterystyczną wizualną cechą tego urządzenia jest jego przezroczysta obudowa, przez którą widać wszystko, co znajduje się w środku, cała elektronika, baterie. Wykonane jest to naprawdę w sposób idealny, powiedziałbym nawet, że wręcz perfekcyjny, co świadczy o tym, że mamy tutaj do czynienia z niebyle jakim urządzeniem i tak też właśnie jest. A źródłem prądu są tutaj litowo-jonowe akumulatorki 18650, doskonale wszystkim znane, jest ich tutaj 8 sztuk. Pojemność akumulatorów wynosi 25600 mAh, a moc nie przekracza 100 W/godzin. Jest to o tyle istotne, że dzięki temu, że nie przekracza 100 W/godzin, możecie go śmiało zabrać ze sobą do samolotu, lecąc gdzieś na wakacje. Ja ostatnio niestety miałem taką sytuację, że leciałem na wakacje właśnie samolotem, no i niestety mój powerbank, który miał moc 111 W/godzin, został zatrzymany podczas kontroli, więc musiałem go zostawić. Gdybym miał ten powerbank, nie byłoby żadnego problemu, spokojnie mógłbym go ze sobą zabrać. Oprócz przezroczystej obudowy, dużą uwagę również skupia ten ciekłokrystaliczny, kolorowy wyświetlacz, na którym naprawdę wyświetla się wszystko, a po wejściu do menu wyświetlają się też różne inne opcje, ale o nich za chwilę. Jedną z takich dość istotnych cech tego urządzenia według mnie jest dwukierunkowe gniazdo USB-C o mocy 100 W. Oznacza to, że możecie pobierać z tego urządzenia prąd o mocy maksymalnej 100 W, ale też możecie naładować to urządzenie mocą 100 W, o ile macie odpowiednią mocną ładowarkę. Podejrzewam, że niewiele takich kieszonkowych powerbanków może się pochwalić takimi parametrami, bynajmniej ja nigdy się nie spotkałem z tak mocnym powerbankiem jak ten. Ogólnie do dyspozycji mamy tutaj dwa wyjścia USB typu C, pierwsze o mocy 100 W, a drugie o mocy 30 W, jedno klasyczne wyjście USB typu A o mocy 18 W i uwaga, najciekawsze, w pełni regulowane wyjście prądu stałego DC w zakresie od 0 do 25 V o mocy maksymalnej 75 W. Wystarczy sobie tutaj wtyknąć odpowiedni przewód, ustawić odpowiednie napięcie i tym urządzeniem możecie zasilić dosłownie wszystko, co jest zasilane zasilaczem prądu stałego. I podłączyłem sobie właśnie taką klasyczną, doskonale wszystkim znaną ładowarkę pakietów LiPo i nie tylko do gniazda DC powerbanków. Złapałem sobie na szybko przewody zasilające krokodylkami od ładowarki i zacząłem ładować pakiet LiPo 4S prądem 2,5 A. Napięcie na wyjściu w powerbanku ustawiłem sobie na 17 V, no bo pakiet w sumie się ładuje do 16,8 V. Więc mając odpowiednią wtyczkę i kabel, można tu podłączyć dosłownie wszystko, od adaptera dysków SATA, który potrzebuje 12 V do rozpędzenia 3,5-calowego dysku, do keyboardu czy syntezatora, a takich akurat u mnie nie brakuje. Także w zasadzie to, jakie urządzenia podłączycie do tego gniazda, zależy tylko i wyłącznie od tego, jakie urządzenia posiadacie. No dobra, a jeśli chodzi o ładowanie po prostu innych urządzeń już kabelkiem USB-C, który jest tutaj dołączony oczywiście do zestawu, to udało mi się naładować MacBooka Air na M1, który był totalnie rozładowany od 0 do 100% w niecałe 2 godziny, w sumie godzina 45 minut. I z tego urządzenia ubyło no, 60% pojemności, ale 40% zostało, czyli możecie sobie na przykład spokojnie naładować z niego MacBooka, jadąc gdzieś tam pociągiem czy na wakacje i mając w plecaczku właśnie taki powerbank od 0 do 100%. I jeszcze zostaje prądu na telefon, na spokojnie. W tym momencie ładuje się bateria do mojego Mavica 3 i moc na wyjściu, jaką tutaj mam, to jest 67 W. Natomiast po podłączeniu tego powerbanku bezpośrednio kablem USB-C do drona, w którym znajduje się bateria, moc wzrasta do 77 W. Sprawdziłem, jak Storm 2 poradzi sobie z naładowaniem rozładowanych do 15% baterii Mavica 3 Pro i DJI Mini 4 Pro oraz ile czasu i prądu pochłonie ten proces. I w tym teście wyszło mi, że
Mavic 3 Pro ładował się godzinę 5 minut, a w powerbanku zostało jeszcze 22% energii. Natomiast DJI Mini 4 Pro ładował się 52 minuty, a pojemność, jaka pozostała w powerbanku, to 78%. Czyli można by naładować miniacza co najmniej 3 razy i powinno jeszcze zostać w powerbanku trochę prądu. Więc można się zastanawiać, czy kupić kolejną baterię do Mavica 3, żeby latać dłużej, czy może kupić sobie taki powerbank, który posłuży nam nie tylko do ładowania baterii, a którym w sumie w terenie naładujecie dosyć szybko taką baterię i możecie sobie polatać po prostu dłużej. No, jest zagwozdka. Na początku tego filmu wspomniałem, że to urządzenie działa również w trybie UPS-a. I w takim trybie może on właśnie działać, ze względu na to, że można go w tym samym czasie ładować i z niego korzystać jednocześnie. Więc w przypadku, gdy macie jakieś urządzenie, które normalnie zasilane jest zasilaczem sieciowym, to możecie po prostu podłączyć to urządzenie do tego powerbanku, a powerbank oczywiście do sieci. I wtedy, w razie nagłego braku prądu w sieci, ten powerbank zapewni Wam ciągłość pracy tego Waszego urządzenia, więc można powiedzieć, że jest po prostu UPS-em, tylko że prądu stałego, a nie prądu zmiennego. Dobra, w takim razie przejdźmy może do tego pięknego, kolorowego wyświetlacza. A na nim przede wszystkim widać w prawym górnym rogu stan naładowania powerbanku w procentach, napięcie baterii powerbanku. Jeśli akurat do niego coś podłączymy, na przykład telefon, to kolejną wartość, jaką pokazuje, to całkowity pobór prądu z urządzenia, wyrażony oczywiście w amperach. Następnie mamy temperaturę baterii, temperaturę urządzenia, licznik czasu pracy, IN, czyli informacja o mocy ładowania powerbanku, informacja o napięciu ładowania oraz natężeniu. Out, czyli informacja o mocy, napięciu i natężeniu na danym wyjściu z urządzenia. Więc mamy tutaj naprawdę bardzo precyzyjną informację na temat tego, co się dzieje aktualnie podczas ładowania. A jeśli podłączymy jednocześnie kilka urządzeń, wykorzystując wszystkie wyjścia, to wystarczy nacisnąć na obudowie żółty przycisk, aby zobaczyć informacje dla każdego wyjścia z osobna lub sumę wszystkich wyjść naraz. Gdy przytrzymam przycisk dłużej, to automatycznie wchodzimy do menu głównego urządzenia, w którym mamy ustawienia opcji takich jak napięcie gniazda DC w zakresie od 0 do 25 V z dokładnością do 1,1 V. Następnie mamy informacje o stanie baterii, to jest napięcie na poszczególnych ogniwach, pojemność w watogodzinach, ilość cykli i zużycie baterii. W kolejnym menu mamy ustawienia jednostek temperatury, czyli możemy sobie zmienić z Celsjuszy na Fahrenheity. Timer, czyli resetowanie licznika czasu. Wygaszacz wyświetlacza, tutaj możemy sobie ustawić, czy ma się wyłączyć po jednej, czy lub po 5 minutach, czy może w ogóle, żeby się nie wyłączał. Można też na przykład odwrócić wyświetlanie do góry nogami, jeśli mamy akurat taką potrzebę. Poza tym mamy tutaj wyłączanie zasilania i wyjście z menu. Tak, szczerze mówiąc, to dla niektórych osób głównym powodem zakupu tego powerbanku nie będzie ten przezroczysty, bajerancki, piękny wygląd urządzenia, ale właśnie to wyjście DC, którego ciężko szukać w innych urządzeniach tego typu. A poza tym można powiedzieć, że ten powerbank jest długowieczny, dlatego że w razie, gdy te akumulatorki kiedyś tam za x lat nam po prostu padną, czy coś po prostu się z którymś stanie, to bez problemu możecie sobie je wymienić. Podejrzewam, że samodzielnie ja byłbym w stanie sobie je bez problemu wymienić. Tym bardziej, że jest to ułatwione, bo macie tutaj cztery śrubki i wystarczy sobie odkręcić ten dekielek i można sobie akumulatorki w razie czego wymienić. I to jest akurat bardzo fajna opcja. A, jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać. Nie zrobicie tutaj zwarcia, bo po pierwsze najpierw trzeba aktywować to wyjście, a poza tym ten powerbank jest zabezpieczony takim właśnie systemem antyzwarciowym. Także idiotoodporny. Jest jeszcze jeden pozytywny aspekt posiadania takiego powerbanku, a nie innego, a mianowicie taki, że no wyjmując taki powerbank, będąc gdzieś tam ze znajomymi, nie wiem, w knajpie czy gdzieś, no robi wrażenie. Można powiedzieć, że czuć pieniądz, a w zasadzie widać przez przezroczystą obudowę. No a żebyście go za szybko nie zniszczyli, no bo ten plastik przezroczysty może szybko stać się mało przezroczystym, to w zestawie oczywiście jest etui z takiego miękkiego materiału, do którego sobie chowacie powerbank. Macie tutaj logo Charge i jest to wszystko zabezpieczone. W zestawie oczywiście również piękny, żółty, stylowy, gruby kabelek USB-C, który przewodzi te najszybsze właśnie moce, czyli 100 W. Wszystkie inne moje powerbanki OLX, nie chcę już więcej ich widzieć, bo mając Charge'a Shargeek 100, nic innego do szczęścia już nie trzeba. Link do niego macie w opisie filmu. To tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Cześć!